Hej, witajcie w kolejnym odcinku 6.30. Dzisiaj jest wtorek. Mam nadzieję, że się wyspaliście. Jak zawsze w tygodniu wtorek to już nie poniedziałek, więc jest fajnie i dzisiaj będzie temat związany z dramami. Bo o tym jest ostatnio dosyć głośno na YouTubie i warto o tym wspomnieć, a zapewne wielu z Was interesuje to, co mam na ten temat do powiedzenia i to, co ja myślę o dramach. Sam kiedyś też brałem udział w dramie i jeżeli nie jesteście starszymi widzami, to opowiem Wam, o co w tej dramie chodziło i jakie były konsekwencje tego wszystkiego. Dzisiaj też to nie będzie taki temat związany z jedną konkretną dramą, tylko z taką większą. No i myślę, że dzięki temu nie będzie w komentarzach takich rzeczy, że wybijesz się na kimś tam albo coś takiego, bo nie o to mi chodzi. Ja sam zresztą hejtowałem na swoim profilu osoby z małymi kanałami, czy tam w ogóle osoby, które wtrącają się do czyjejś dramy, bo to serio nie ma sensu, ale prosiliście mnie, żebym na ten temat się wypowiedział, więc to robię. Nie robię tego na temat danych konkretnych youtuberów, bo według mnie to nie ma sensu, ale warto jest powiedzieć w ogóle o dramach, po co one są, do czego one służą, co tak naprawdę za nimi się kryje, czasami czy są ustawione, bo tak również czasami się zdarza, więc lecimy z tym koksem. Okej, co ja sądzę na samym początku o dramach? Powiem Wam tak, według mnie to jest ego. Ego danego youtubera, czy też youtuberki, który po prostu chce pokazać swoim widzom, że jest silniejszy od kogoś innego. I tak też było 4 lata temu, jak dobrze pamiętam, w moim przypadku, kiedy próbowałem pokazać Gimperowi to, że to ja niby jestem silniejszy, a tak naprawdę to nie ma sensu takie spieranie się na łamach forum publicznym, z racji tego, że widzowie nie lubią dram. Zauważyłem to po kilku naprawdę takich większych dramach, że widzowie po prostu wolą to oglądać z boku. Albo najlepiej jest po prostu stanąć w obronie, znaczy nie w sumie, nie w obronie. Stanąć po stronie youtubera, do którego my, nasza głowa podpowiada, że to on ma rację i on mówi prawdę. I tam po prostu stanąć, ale nie wypowiadać się, śledzić, o ile trzeba, po prostu przebieg takiej dramy, a najlepiej po prostu śledzić filmy, które wrzuca dany youtuber i nie przejmować się tym, co mówią inni, bo to nie do końca zawsze musi być prawda. Więc według mnie na samym początku stoi ego youtubera. On chce pokazać, że to on jest silniejszy, że to on jest niby lepszy. Niektórzy później uważają, że warto też jest odpowiedzieć komuś innemu, jeżeli wyzwie, z racji tego, żeby nie było później, że jesteś miękka faja, nie odpowiadasz, no bo po co tak naprawdę. No, także to jest taki pierwszy aspekt tego, który ja myślę, do czego i z czego biorą się w ogóle dramy. Niektórzy też dramy używają specjalnie, tworzą je na zasadzie czegoś takiego fejka, czyli kłamstwa, obgadując to z drugim youtuberem, że niby zrobią pseudodramę. O czym oczywiście widzowie się wkręcają i myślą, że ta drama jest naprawdę, a tak naprawdę jest okłamana, co daje hype, no i daje łapki, suby, czyli taki trochę efekt bardziej reklamowy i efekt zamierzony. Czyli robi hałas i nabija suby, coś co dosyć dużo osób bardzo chce. Sorry, że patrzę sobie tutaj, ale zapisałem ważne elementy, których nie chciałbym pominąć. Napisałem sobie też, wszędzie są spory. No właśnie, mamy YouTube'a, na którym są spory. Można powiedzieć, że dla większości osób jest to praca. Tak samo jak dla mnie, jak dla kilkunastu innych dużych youtuberów, jest to po prostu praca. A wiadomo, w pracy występują spory. Zapytacie mamę, tatę, czy nawet sami chodzicie do pracy i wiecie doskonale, że w niej występują spory. Tak samo jest na YouTubie. Każdy, praktycznie, można powiedzieć, chodzi do pracy, utrzymuje się z tego. Więc wiadomo, że nie każdy z każdym będzie się lubił. No bo nie ma czegoś takiego na świecie, zresztą sami wiecie, jaka jest polska mentalność. Nie da się po prostu zrobić tak, żeby wszyscy się lubili, mimo że to na YouTubie tak wygląda. Ale tak naprawdę wcale tak nie jest. No i wiadomo, powstają różne spory, przeważnie o pieniądze, bo w większości o to się wszyscy kłócą, zarówno czy też w sporach, na przykład o takim sporze, który ostatnio słyszeliście, gdzie był pozew na dosyć dużą sumę, czy o jakiekolwiek inne spory, to w większości właśnie chodzi o pieniądze. To jest smutne, ale prawdziwe i niestety musimy przez to przebrnąć. Tak jest już zbudowany, skonstruowany świat. No, nie odwrócimy tego, tak już inaczej po prostu nie będzie. Co tu jeszcze?
Zazdrość. O właśnie, to jest dobry punkt. Niektórzy po prostu zazdroszczą innej osobie i dlatego z tego mają takie powódki do tego, żeby oskarżyć kogoś o coś, mimo że nie do końca może jest tak, że ta osoba druga to zrobiła. I z zazdrości po prostu oskarżają te osoby, one dostają jakieś, nie wiem, złe rzeczy. Tak samo jak ktoś kiedyś oskarżył mnie o to, że niby kupiłem subskrypcję, co było oczywiście mega kłamstwem. Nagrałem o tym nawet dla was informację i potem przestały się pojawiać takie komentarze, więc widzicie, wystarczy to sprostować czasami, a czasem takie sprostowanie jest gorsze, bo niby napędza takie dramy i w ogóle. No i jeszcze jest temat związany z romansami youtuberów. Nie będę się od razu mówię, nie będę się w nim wypowiadał, mimo że coś tam powiedzmy wiem, ale nie mam zamiaru, bo po prostu to by było złe. Jeżeli ktoś będzie chciał po prostu powiedzieć, to pójdzie na policję i znowu zatrzyma to w gronie prywatnym, a nie takim publicznym, żeby wszyscy o tym wiedzieli, bo to tak naprawdę nie ma sensu. Więc jak widzicie, dramy są ego. Ego youtuberów, które czasami po prostu powoduje to, że my, czy też wy, widzowie, dostajecie po tyłku bez sensu, no ale tak już jest. Nie wszyscy czasem się lubią i czasami ludzie muszą się pokłócić. Tyle, dziękuję wam bardzo serdecznie, że oglądaliście. Mam nadzieję, że zrozumieliście mój przekaz. Zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli się zgadzacie z tym, co powiedziałem. No i napiszcie też, czy chcecie, żeby wrócił kominek, żebym ja tam wrócił do tamtego miejsca, w którym nagrywałem. No, dziękuję wam, do zobaczenia, odwiedzajcie moje social media, trzymajcie się, hej!